Wielkanoc zbliża się wielkimi krokami. Gwiazdy mają swoje sposoby na spędzanie świąt. Zofia Zborowska i Andrzej Wrona nie świętują w tym czasie. Wielkanoc dla chrześcijan to niezwykle ważne święto. Mimo to coraz częściej odchodzimy od tradycji i nie świętujemy już tak jak kiedyś. Przykładem jest Zofia Zborowska. Zofia Zborowska nie obchodzi Wielkanocy. W tym roku święta wielkanocne wypadają 31 marca i 1 kwietnia. Kiedy konserwatywne polskie rodziny już na kilka dni przed świętami siedzą w kuchni, albo myją okna, niektóre gwiazdy zupełnie się tym nie przejmują. Zosia Zborowska w wywiadzie dla Jastrząb Post zdradziła, że owszem, w Wielkanoc jest w jej domu święconka, dzielenie się jajkiem i spotkanie z rodziną, ale jest to bardzo symboliczne. Zosia Zborowska spędza Wielkanoc poza kościołem. Żyjemy w czasach, kiedy dużo osób odchodzi z kościoła i nie chodzi na msze. Jedną z nich jest Zosia, która nie ukrywa, że nie jest jej po drodze z kościołem katolickim. Elementy tradycji wielkanocnej są jednak w jej domu zachowane. Spotykamy się na śniadania, ale jest to bardziej dla osób, które są wierzące i robimy to dla nich w formie poszanowania ich wiary i tradycji, natomiast my z mężem absolutnie nie jesteśmy osobami wierzącymi, osobami, które pójdą do kościoła i będą podchodzić do tych świąt w sposób szczególny. Dla nas jest to po prostu śniadanie jak każde inne, tylko w większym gronie, powiedziała nam.